Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy dzisiaj w piątek przyjechaliśmy do kolegi Zbyszka Oleksiaka, bo chcemy go odwiedzić na locie w niedzielę, a w międzyczasie jeszcze w sobotę któregoś tylko hodowców, którzy będą mieli lot. Miejmy nadzieję, że nam się to uda, ale jak przyjechaliśmy do kolegi Zbyszka, akurat zastaliśmy go, kiedy pracował nad swoją formą, bo widzimy, ta praca, to jest pożal się Boże, zamiast chudnąć, to tyje widzę, mimo tego, że tu przed chwilą masażysta, tutaj kolega na totalnym wdechu teraz jest, w brzuch ciąga, ale nie szukasz Zbyszek, masz tym tutaj, bo zobaczmy tutaj za tymi produktami, które tutaj kolega swoim gołębiom daje, swoim też garnek. Żurk, to przy okazji, jak ktoś tu przyjeżdżał, zapraszamy. Można tu przyjść się najeść, ale tak poważnie teraz tu kolega Zbyszek ma te produkty, które do tej pory tutaj miał i dawał swoim gołębiom. Ma też tyle, widzę, w opakowaniach, w takich większych, tak? No, błyskawiczą zmianę. To są te same, to co jednak, dajesz cały czas. No jednak po prostu wychodzi tego więcej troszeczkę i jak są większe hodowle, no to też sam zakupuję sobie większe opakowania, bo możemy podać to poniedziałek, wtorek. A jaki teraz mówisz, jaki, bo się nazywa błyskawiczny odflegmianie? Tak, to, to dawka jest to samo, tak? To sama jest dawka, tylko że po prostu jednak tutaj wypróbowałem, można podawać to jeszcze wybiórczo, w poszczególny dzień nawet do piątku pół dnia. Nie? Jak jest poniedziałek, wtorek, tam dwa razy w sezonie, ale tak po prostu przetestowałem jeszcze, że można dać wybiórczo na przykład, czy nawet wtorek, czy środę, czy czwartek, czy piątek, nie? I tak samo po prostu loty są bardzo udane, także po prostu nie przeszkadza. Ja przepraszam, że ci przerwę, bo się wtrącę troszeczkę, ale to chodzi też nam o to, bo po ostatnim locie, kiedy te gołębie przychodziły tak w takich warunkach pogodowych, niesprzyjających wybitnie przychodzeniu gołębi, kolega Zbyszek podzieli się z nami teraz właśnie, bo nikt nie wierzy, co kolega Zbyszek do końca daje, ale niech pokaże jeszcze raz kolejny z uporem maniaka, kolega nam będzie pokazywał i my będziemy też tutaj pokazywać wszystkim, żeby zobaczyli, to po prostu systematyczna praca z tymi produktami plus doświadczenie, wiedza powodują, że można mieć takie, a nie inne osiągnięcia. No przede wszystkim dobre gołębie trzeba mieć, bo to nie ma dwóch zdań, bo bez tego nie da rady, nie? Później trzeba mieć zdrowe gołębie, i po trzecie, po prostu dobre produkty, no myślę, że gwarantują po prostu ten sukces, jak się przekonało wielu hodowców, bo no dużo było tam podśmiewań i takich różnych sytuacji, ale jednak już się przekonali, już nie jest to niektórym do śmiechu. Po prostu, znaczy jeszcze bo... powiem, bo jeszcze tak, bo żeby ktoś nie myślał jeszcze, że chodzi tutaj o doping jakiś czy coś, bo kolega, już ile się miałeś w tym sezonie już kontroli? W tym? Dwie kontrole miałem. W zeszłym roku ile miałeś? No bo to było rok po roku miałem po prostu kontrolę antydopingową, także wyszło pozytywnie, także wszystkie te produkty są bezpieczne i nie ma się co bać po prostu, bo na badaniach mogą koledzy śmiało po prostu tam nawet zaproponować, żeby mogli je badać, także nie ma tutaj nic, jakichś skutków bocznych po prostu typu, że tam po prostu coś zakazane jest, nie? No i tak mówię, gołąbki, przede wszystkim zdrowe gołąbki i później, jeżeli te produkty nie podziałają, jak mi się to zdarzyło na przykład na praktycznie 2900 hodowców, co pomagam, trafiły mi się w tym roku trzy osoby, które były niezadowolone, no i o wszystkim trzem osobom po prostu udowodniłem, że gołębie mieli niezdrowe, nie? Bo tak, jeżeli te produkty w ciągu 3-4 tygodni nie zadziałają, no to prowadzę dalszą rozmowę i wtedy się nie zamywać, tylko po prostu ponowny telefon proszę zadzwonić i po prostu zrobimy tak, że powiem, co mają koledzy wykonać, jakie badania i w jaki sposób i po prostu udowodnią sami sobie i mnie, że rzeczywiście to nie jest moja wina w tym przypadku, no, że po prostu też jest jakieś zaniedbania są hodowlane, nie? Ja teraz właśnie się tylko jeszcze powiem, bo te, jak kolega powiedział, takiej ilości hodowców, którym pomaga i czas, który poświęca, wiąże się też z tym, że tego czasu jest mało dla innych rzeczy, dlatego w te filmy, kiedy nagrywamy i tak dość często na kolegi Zbyszka, to staramy się właśnie po to, żeby nie blokować niejako jego czasu, bo ten czas jest tak wypełniony, że ty nie masz nawet czasu, tak jak w latach poprzednich, pomagać innym hodowcom, tak? No, dlatego też zrezygnowałem całkowicie, bo tam nieraz tak wybiórczo i pomagałem troszkę na WG, tam czy tutaj, dlatego w tym roku to tam, żeby mnie nie kojarzono z żadnym WG, bo nie mam czasu na to po prostu, żeby pomagać, nawet tutaj nie ma możliwości, żeby jakieś większej ilości ktoś kupił jakiegoś towaru, nawet karmy ode mnie na WG czy coś, to nie ma takiej możliwości, tylko prywatnie tam tym kolegom, co już mam, tak nawet nie zalegam, po prostu staram się tam pozyskać nowych klientów, bo mam ciężko, jedynie tam już jak z polecenia bardziej przez kolegę kogoś, no to ten, bo no ciężko ogarnąć już z tej osoby, co są po prostu, nie? Mam takie po prostu porobione teraz nowe rozwiązania, po prostu to SMS-em wysyłam takie nowe rozwiązania, co się z czym podaje, jak się podaje, w jakie sytuacje, jakie zachowania, no bo jednak każdemu wytłumaczyć, no wiadomo, ta wiedza jest ogromny po prostu. Dlatego my zachęcamy do oglądania tych filmów, bo w tych filmach, jak ktoś pokojarzy te wszystkie fakty, o których kolega Zbyszek mówił, posłucha, zobaczy, jak te gołębie lecą, jak tutaj pokazywaliśmy też, co podaje i jak podaje, to jest ważne, to można dużo skorzystać. No, dużo osób się już przekonało po prostu i po gołąbkach, że chodzą i mają i dużo lotników, nie? Tam też i Augustyniak w Śremie teraz, no też tak pozmieniali kierunki po prostu, nie? No do tego stopnia, że tam nawet słyszałem po prostu, no już tak jest paranoja, że po prostu
rodzice się tam, dziadkowie się rozeszli, posesje rozeszli się, no nie? I w ten sposób, że po prostu Gomik został podzielony na pół, nie? Do tego stopnia po prostu, że chcieli wyniki unieważnić po prostu, nie? Które stoją już 15 lat. No tak zazdrość sięga już po prostu zenitu, no to jest po prostu już paranoja, jak gomiki stoją i właściciele, dwóch właścicieli się w dalszym ciągu zgadza, no nie? No to jak po prostu dzielić gonik na pół po prostu, który stoi 15 lat, no nie? No to już tam pozmieniali kierunki, także ludzie przy okazji wygubili masę gołębi, no nie? No ale tej osobie, tak jak Augustyniak, po prostu dalej leci gołębie tam, moje czoło osiadają, po prostu tam są dwa gołębie w lotnikach, nie? I w ogóle mu dobrze idzie, tam zgubił jakieś tam gołąby. Mimo tam u niego byliśmy, to jest kolega, to nie tyle co pod Śremem, tylko to jest pod Licheniem. To może nie znam tak terenu, no ale też dzięki temu też... Ślesin. Dokładnie. No on też po prostu tym moim programem pomaga coś czterem osobom, no i wszystkie cztery osoby są super zadowoleni, bo ja też nie mam tak czasu już ten, no to on już to umie wszystko zrobić, no to dalej tych kolegom pomaga, następnymi też są zadowoleni po prostu, nie? Tutaj jeszcze zobaczyłem, że mega moc widzę w tych opakowaniach, bo tak sobie zerkam na nie, zerkam i pierwszy raz je teraz no tu jest widzę, lepszy teraz troszeczkę... Co to jest, bo tamten mega moc troszeczkę inne opakowanie było i... Tu jest wzmocniony skład troszeczkę jeszcze, bo też tak... Widać, bo inne jest. Koledzy mają ciężko tak opanować więcej produktów, bo ja to sobie tak te produkty łączę, może to kiedyś tak spokojnie siądziemy, pokażę jeszcze jak to łączyć jeszcze, no nie? Ale jest taka sprawa, że no też, żeby zminimalizować te produkty i tu one w sposób troszeczkę, jak ktoś mniej tych produktów daje, to jest teraz silniejsza, jest, że po prostu jest o, jeszcze jest o wzmocniona o energię po prostu i o wytrzymałość jeszcze, także po prostu jeszcze daje lepszego powera, no tutaj też już lachy teraz już mają też ten już mocniejszą, z żywca to też tam widzę, że właśnie przysłali mi tutaj zdjęcie z tymi lotnikami, także rewelacyjnie im też poszło też, nie? Ale tutaj to polecam to błyskawiczne otlemienie, bo to robi przy tych rocznych upałach, no to robi rewelację, nie? To efektowne upierzenie jest jeszcze widzę. No to będziemy używać już po prostu zaraz po zakończeniu tych starych. No to tutaj 2-3 razy w tygodniu po prostu, nie? Żeby miały na przyszły rok bardzo ładne upierzenie. To tak jak tu po młodych, jak kolegom tam wysyłam czy coś, no to aż jest jedwab, to po prostu to upierzenie to jest aż jedwabne po prostu, nie? Dając w czasie właśnie od teraz po lotach starych do końca grudnia, do ostatniego piórka z pierwszego. Po prostu, nie? Czy na wystawę jak gąbki pójdą, to całkiem będą lepiej lśniły po prostu i te upierzenie mają dużo ładniejsze, nie? Jednym z produktów, które jeszcze nowe widzę, to jest ten Owi Biotyk z firmy Owi Biotyk, tak? Tu jest taka sprawa, że tutaj ja tego nie dawałem, ale przy okazji po prostu był tutaj kolega Jacek, Cebola. To jest z firmy Benzing, tutaj mi montowali Lajgora. Tak? Tak, oni są przedstawicielami tej firmy. I tu działa, no i po prostu dał mi tutaj na próbę po prostu, tak, probiotyk, którego żeśmy tutaj po prostu już wypróbowaliśmy. No to fajnie, gąbki tam się zachowują po prostu po tym, nie? Tam, no ja nie mam tak problemu, bo mój kał jest tak jak kuleczki, jak się to mówi, no to tak powiem szczerze, no to kuleczki są dalej, no nie? To tak ciężko zobaczyć, ale no, przypuszczam, że jest dobrym probiotykiem, no nie? Tak ciężko mi jeszcze stwierdzić, bo za krótko go podaję, ale po prostu żeśmy tu spróbowali. Mówi, że pan właśnie Jacek Cebula mówi, że jest bardzo dobrym probiotykiem, nie? Także dlaczego mamy go nie spróbować, po prostu żeśmy go dali też ten probiotyk, nie? Tutaj macie jeszcze taki, widzę, produkt, który ja nie wiem, czy on kiedyś umknął, złoty olej zdrowia, tak? Co? No to po prostu olej zdrowia to jest po prostu, żeby nakleić mega moc na przykład, czy tam wispumin, czy coś, to po prostu tylko po prostu, żeby kleić, a zarazem po prostu on daje też takie po prostu dodatkowe zdrowie organizmowi dla gołębi, nie? No i tutaj przy takich upałach, lotach takich bez wiatru, no to tu bym proponował dawać jeszcze Diplomix. I jak mamy ten zestaw osłonowy, którego tu nie mam na przykład, no to możemy dawać ten Diplomix w piątek, a zestaw osłonowy w sobotę. Po prostu wzmocnić jeszcze przy tych upałach, wzmocniamy po prostu dawkę, że w piątek dajemy Diplomix, a w sobotę jeszcze ten. Jeżeli są to 700, no to podajemy, jeżeli wkładanie jest w piątek, no to dajemy po prostu w czwartek i w piątek zestaw osłonowy. Bo ten zestaw osłonowy jednak jest mocniejszym jeszcze środkiem i tu bym proponował go w dalszym ciągu dawać, ale jeżeli mamy już dwa te produkty, to możemy to wykorzystać. Ja się trochę wtrącę, bo tutaj też trzeba bardzo zwracać uwagę, na co tutaj może to taki trochę temat jest, no nie, nie powiem, że żenujący, ale on taki dziwny, gdyż często się zdarza, że takie przepisy mamy, takie organizacje lotów, że tak jak tutaj zdarza się, że w czwartek były gołębie te koszowane, tak? Jak to było? A 700, tak? Tak, tak, o tych, bo to czy to wtedy właśnie, czy to stosowanie tych, jak to wygląda stosowanie tych produktów, ale nie tylko tych, ale innych firm przy tego typu organizacji? Nie wiem, o co tu chodziło, czy jakieś zamierzenie było, żeby wyeliminować te produkty, to no, myślę, że tu jest kogoś złe skojarzenie. Ale nie te produkty, chodzi mi głównie o te loty, bo to najwięcej gołębie na tym tracą, kiedy tutaj... Ale ktoś to te przepisy wymyślał. W supermarkecie teraz, kiedy mamy różnego rodzaju audycje telewizyjne, mówi się, żeby zwracać uwagę, czy ktoś nie zamknął psa w samochodzie, dziecka, jakiejś tam babci starej czy coś, to nie wiem, może to jakieś metody eutanazji są, ale to policja, wzywamy straż miejską każdego, żeby starać się otworzyć ten samochód, natomiast tutaj często postępujemy z naszymi gołębiami poprzez przepisy w ten sposób, że koszujemy je na takie loty przy takiej pogodzie, jak mamy dzisiaj, bardzo wysoka temperatura, dzisiaj to jest, nie jest jeszcze taka wielka, ale była gorsza i
te gołębie po parę dni potrafią jechać. No tak, Bielsko-Biała zakostrzyła ligę mnie w czwartek, piątek, sobota miała być puszczone ze względu na duży upał, przetrzymane są cały ten sobotę w upale i puszczone gołębie w poniedziałek. No to jest 4 dni przy tych warunkach, no to jest paranoja. W tym momencie te prostosowanie tych produktów, przygotowanie gołębi to się powoduje. Nie ma znaczenia, ale to nie, po prostu te produkty mają, one i tak, ci hodowcy dobrze mają przygotowane, to i tak po prostu, to nie przeszkadza, że daliśmy te produkty przy tylu dniach, nie? I tak te gołębie będą lepsze, te co są dobrze przygotowane, nie? Tylko paranoją to jest to na przykład, jak ja już czwarty rok jako prezes na przykład działu myszków, nie? No to jest w ogóle, mi się w głowie to nie mieści w ogóle, no to jesteśmy tacy źli i żeby koledzy wiedzieli, ile tam brzydkich słów leci w czasie do tych 3 godziny w nocy, nie? Po prostu kiedy musimy do godziny pierwszej włożyć gołębie po prostu, bo po 21 już nie wolno, to trzeba, założymy o 19 godzin wkładamy gołębie, marnujemy cały wieczór, kiedy później musimy czekać, bo kabina z okręgu jeździ, zbiera gołębie, także jest to 10 oddziałów, także nam przysługuje godzina 12.45, 1.45, po raz drugi utopiła się kabina w nocy znowu w Zawierciu, no nie, przyjechała kabina o godzinie 3, nie? Teraz jeszcze było ciepło, bo tamtym roku było jeszcze zimno, po prostu zmarzliśmy po prostu tak jak ten. No o godzinie 3 przyjechała kabina, nie? Zaczęliśmy wkładać gołębie, paranoją to jest to, o 21 jesteśmy gotowi. Do 3 w nocy przyjeżdża kabina, ładujemy gołębie do 4, przyjeżdżamy o 5 rano do domu. No, do kawalerów to może to jeszcze jest dobre, no ale kurde, no przecież są żony i żeby po prostu siedzieć całą noc... Do kawalerów bez podtekstów, tak? No, nie do naszego pana prezydenta? No nie, nie. To tak się złożyło. No nie wiem, kto tam z władz to wymyślił, bo na tym się nie znam, ale po prostu no, to jest jakieś, już mówiłem to na poprzednich tych filmach, ale to jest porażka po prostu w ogóle systemu i jest takie 3 rzeczy, co są porażką. Czy najgorszą rzeczą to jest to, że te gołębie po prostu się męczą niepotrzebnie, bo to są dni stracone, czas stracony. Ciekawostka jest taka, jadąc prezes sekcji myszków i o godzinie 11 jedzie po prostu do pracy, tam bo jest okolicą, to przejeżdża i patrzy, że nasza kabina o godzinie 12 stoi, jeszcze 20 metrów ujechała, no bo były warunki w Myszkowie do tego, że tam było w chłodnym miejscu, ale czas, za dużo czasu, żeby jechać z tymi gołębiami, a jechać tam i wsadzić w upale, no to postanowili czekać do godziny 1 z gołębiami na miejscu. Czyli tutaj czekali jako 3 km, tak o czy ile kilometrów? 20 metrów. 20 metrów. Aha. 20 metrów, kabina ujechała, coś my zmarnowali, wszyscy hodowcy po prostu do 5 byłem rano w domu, o 5. Przez czwarty rok po kolei, nie? I po prostu kabina o godzinie 1 wyjeżdża z miejsca 20 metrów od wkładania gołębi. I czy nie można by te gołębie rano włożyć normalnie po ludzku, po prostu jechać o godzinie tej 12, by wyjechała w trasę, to po prostu siedzieć całą noc zmarnować, cały wieczór po prostu, kiedy kabina i tak stała po prostu, nie? Bo jakby wyjechali o godzinie 8, no to mogliby się natrafić tam gdzieś, nie byłoby gdzieś z cienia stanąć, no i te gołębie musiałyby być w upale. To chodziło o to, żeby spowodować już w tym przypadku, jak jest takie paranoja po prostu przepisów, nie? Żeby po prostu stać kabiną w cieniu, a później kiedy jest upał, pomalutku jechać, chłodno jechać. No po prostu za dużo jest czasu, no to ja nie wiem, czy niektórzy jeżdżą kurwa furami jeszcze z koni po prostu, czy po prostu, no nie wiem, po prostu, bo może już kurde, no nie wiem, co to najgorsze po prostu... to jest to, że to po prostu tak się odbija po prostu na gołębiach, później dochodzi do różnego rodzaju gołębie, które są gorzej przygotowane, to znoszą, straty są wtedy, ale 4 lata temu mamy te dramaty, mamy te dramaty, że wypuszcza 4... się gołębie, giną one, ale to dużo... No 4 lata temu na przykład, no to tym bardziej w sobotę rano, jestem w stanie po prostu bardziej pogodę przewidzieć na niedzielę, no nie? I taki młody hodowca, który się rozwija, dochodzi do gołębi, no to by po prostu sobie wiedział, czy gołębie jakie dać, czy te szybkie, czy wolniejsze, bo ma możliwość tej decyzji podjęcia innej, nie? A dając już w piątek, no to ma już obraz inny, bo inna pogoda będzie całkowicie, nie? Także to nie wiem, w jakim to jest kierunku, ale na pewno po prostu nie w mądrym, nie? Tutaj teraz jeszcze pytanie, już skończmy ten temat. Teraz jeszcze jedna rzecz, bo dzisiaj jesteśmy w piątek, będziecie wkładać gołębie jutro. Macie lot teraz w oddziale już który? 13? 12? 12 lot? 350 km? 350. 350. Ty ile gołębie? 700, to by zaraz szczepię, proszę. 136, 140 gołębi. 140 gołębi. One też dostaną te z produktu? Tak, nie, one systematycznie dostają, jeżeli jest tylko z wiatrem na przykład, no to wtedy możemy to oszczędzić, bo naprawdę z wiatrem nie ma takich po prostu raczej programów i tutaj możemy dać szybkie trawienie, żeby po prostu bardziej były głodne, bo to polecam nawet też młodym gołąbkom dawać, po prostu nawet aby je adeno brało, czy choroba, no nie, to wtedy nawet z jakimś tam lekarstwem można to szybkie trawienie dać jednocześnie, wtedy te gołębie po prostu powoduje szybkie trawienie automatycznie i tutaj zdrowieją, a zarazem po prostu szybciej się odżywiają po prostu i dochodzą do siebie, nie? Tylko z wiatrem, jak jest bardzo mocno, to też możemy dać czwartek, piątek już turbą, mocy już nie dajemy po prostu, bo nie ma sensu. Dyplomiksu z wiatrem absolutnie nie. Ten zestaw osłonowy w wodę dajemy z wiatrem też, bo to nie ma skutku ubocznych. Także z wiatrem możemy oszczędzić tutaj finans, żeby po prostu, no po co wydawać, jak tak to nie za wiele pomoże, nie? No dobrze, to my zobaczymy sobie w niedzielę, kiedy u kolegi Zbyszka będziemy. Czy coś jeszcze można dodania nam tutaj ciekawego, bo tutaj kolega sobie taką ściągę zrobił. No nie, no to tak. Żartuję, ale to tak. No co tam jeszcze?
chcemy na przyszły rok takie po prostu, mnie się wydaje, po prostu chcemy tu wprowadzić w oddziale u nas po prostu inne trochę mistrzostwo, bo wiadomo te 5, tam 3, możemy grać w totolotka, możemy pieniążkiem rzucać po prostu, nie, wyjdzie reszka czy orzełek, no nie, i wiadomo, nie, to tak samo jakbyśmy mieli teraz piłkę nożną, gra 11 zawodników na boisku, no nie, a tylko dwóch może bramki strzelać po prostu, nie, albo jeden, nie, no to albo gra jeden po prostu i strzela jedną bramkę, albo po prostu 11, po co, jednak 11 piłkarzy, nawet bramkarz może bramkę strzelać, tak? A w naszym tutaj przypadku mamy drużyny do GMP 50 gołębi, a bierze udział tylko w poszczególnym locie 5 gołębi lub 3 gołębie, czy tam po prostu 10 gołębi, 10-5, no i każdy jeden gołąb, który przeleci 11, no to zamiast się człowiek cieszyć, bo gołąb przyleciał po prostu, to się wkurzasz, bo gołąb jest nieseryjny. Ja rozumiem, jest 50 do GMP, no to bierze udział 50, jeżeli byłaby 30, to bierze 30, jeżeli byłaby 20 zgłoszeń, to rozumiem, że 20, nie? Ale wtedy po prostu powinno to brać z tej ilości wyczyn, jeżeli jest zgłoszona. I teraz w przypadku, jak będzie 50 do mistrzostw Polski, to zrobimy na przyszły rok tak, że będzie 50-50 w konkursie, nie? I wtedy od takiego hodowcy będę chciał kupić gołębie, bo wyznacza drużynę 50 gołębi, wbija 40 w konkursie, no nie? No to po prostu ma ileś tych punktów, ale rzeczywiście ma gołębie. Mało tego, musi sobie po prostu przemyśleć, po prostu, czy te gołębie musi mieć również na 700 km, nie że wcześniej wygubił. I później resztkami jakimiś jeszcze 3-5-3 wbija, czy 10-5, nie? W przypadku 50 do samego końca, ten hodowca musi sobie myśleć, czy dać na porządku 30, czy 40, to on jest trenerem swoich gołębi. I po prostu, jeżeli da na 700 km 50 gołębi, czy 40 mu zostanie i tam odbije 40 w konkursie, to jego punkty jeszcze będą większe, bo tam jest więcej punktów. Także myślę, że no, takich hodowców na przykład będzie warto kupić gołębie. Jeżeli będzie w mistrzostwach Polski system 30-40, no to my zrobimy 40-40, nie? Tylko po prostu tutaj będziemy się starali po prostu na przyszły rok zmienić to po prostu u nas w oddziale, żeby była po prostu pełna punktacja, to co jest do GMP. Tak jak 11 piłkarzy, 11 może strzelić bramkę, również z bramkarzem. Dobrze, czyli na razie zakończymy może nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy koledze Zbyszkowi za podzielenie się naszymi tutaj refleksjami, bo te refleksje zawsze, kiedy jakiś film opublikujemy, one zawsze tutaj odzewem się cieszą takim, że dzwonią do kolegów, do innych hodowców, wymieniają się doświadczeniem. No ostatni film nam się bardzo spodobał też, bo warunki były bardzo nietypowe. Miejmy nadzieję, że w niedzielę takich nie będzie, bo pogoda jest planowana. No nie zginął ani jeden gołąbek, do ciekawości, bo przez trzy loty w ogóle już nie zgubiłem ani jednego gołąbka. Także tak, że miałeś najlepszego lotnika chyba w oddziale wtedy, tak? Pierwszy był u ciebie? Wtedy deszczu? No to był Zbyszek po prostu, no to był czołowy, bo nie pamiętam już który, ale po prostu no już nie zgubiłem ani jednego lotnika, tam miałem serię najlepszą, z 50, miałem serię najlepszą z całości. Nie pamiętam jak to byłem, chyba szóstą miałem z dziesiątki, nie? Teraz miałem najlepszą, 10-5 miałem najlepszą serię. Bo teraz nie byliśmy ciebie na locie, a właśnie jak 700 była. 700, to miałem najlepszą serię z dziesiątki, 10-5 najlepszą serię. Z całości miałem najlepszą serię, z 50 chyba miałem drugą serię, także po prostu. A ile gołębi dałeś? Dużo? 38. Czyli mniej. 38. A takie co były przygotowane właśnie tutaj tym systemem, który kolega mówił. No nic, zobaczymy jak to będzie. W niedzielę na pewno kolegę odwiedzimy. No tu bym prosił tych, co mają tam coś do powiedzenia w tym kierunku odnośnie tych 700 i tej organizacji, po prostu, żeby to po prostu przemyśleć nad tym, no lub po prostu sami po prostu, żeby wzięli po prostu, uczestniczyli w takim wkładaniu na przykład nienocnym, no to może zrozumią o czym ktoś mówił. No ja przepraszam, ja noc uczestniczyłem w Toruniu właśnie z kolegami z klubu Kopernik. Bardzo sobie chwalę, akurat był mecz o 21:00, siedzieliśmy wspólnie komentując i oglądając mecz do godziny drugiej czy trzeciej tam w Toruniu i powiem, bardzo miło było, sympatycznie. Także zdążyliście na czworakach wyjść. Dziękujemy bardzo. Tylko kto tego nie będzie pilnował. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dobry lot.